będą zmianami, będzie zmiana za zmianą, będą przychodzili tutaj górnicy i będzie pełnienie tak zwanych dyżurów. Nie powtórzy się ten pierwszy dzień, który był naprawdę niepokojący. Jest jeden postulat niespełniony. Już jak to powiedział pan mediator, pan Longin Komorowski, że porozumienie jest do podpisania, jest prawie gotowe. Kroczek jest, tylko nie jest spełniony postulat pierwszy, czyli odejście pana prezesa Zagórskiego. Dlaczego przyszłem? Ponieważ walczę o swoje. Walczę o swoje pieniążki, które zostały mi ukradzione przez pana Zagórskiego, także po prostu walczę o swoje. Walczę tak samo jak tutaj koledzy, więc nie poddam się, będziemy walczyć i na pewno wygramy. Jesteśmy wszyscy razem tutaj, tak jak widać, wszyscy górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wygramy. Nie ma innej możliwości. Będziemy tak długo protestować, aż on odejdzie. My go już nie chcemy. A wiesz dlaczego pan, ja przyszłam? Dla tych młodych ludzi, żeby ich wspierać, żeby mieli pracę, żeby mieli chleb. Bo ja już jestem na emeryturze, a oni o to walczą i dlatego ja tu jestem, bo ich wspieram. I nie mogę się z tym pogodzić, że kiedyś, parę lat temu na Jastrzębiu była jedna dyrekcja, jeden dyrektor i wystarczyło. Dzisiaj cholera, jeszcze takie wielkie bloki wybudowali i ciągle mało i straszą tych młodych ludzi, że pracy ich pozbędą. Dlaczego tak może być? I jeszcze samo to, jak widziałam wczoraj, bo byłam wczoraj, jestem dzisiaj, ZOMO, to mi się przypomniało 82, 80 rok czy drugi, już nie pamiętam, jak oni atakowali na kopalnię. Ja pracowałam na noc na markowni, jak rozbijali szyby, a 15 grudnia to było. I widzę, jak tu policja jest niepotrzebna. Jest. Ci ludzie mają prosto, nie mają nic, nie mają żadnej broni. Oni mają puste ręce i serca do pracy mają, tylko ich chcą zwolnić, zniszczyć, bo górniku, górniku, sponiewierany. Ciągle płaczesz, bo nie możesz za co żyć. A ci tutaj, co rządzą, mają po 120 tysięcy, a ty ledwo na te kamasze zarobisz. Dziękuję. Dziękuję.